Rację ma. To twoja rodzina, mamą jestem ja. Każdy z nas jest inny, nie ma takich samych. Jesteś moim synkiem, potrzebujesz mamy. No dalej dzieci, pora na wakacje. Lecę po bilety na kolejową stację. By świat lepiej poznać, wybierzmy się dziś. Czekajcie cierpliwie, to jest... Widopociąg nasz! Widopociąg nasz! Widopociąg nasz! Widopociąg nasz! Jedźmy w dal! Dal, 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 dal! Widopociąg nasz! Dino Łódź Podwodna. Mania Mozozaur. Bawmy się w chodź jak twoje ulubione zwierzę. Chodźmy jak Troodon. Ja teraz chodzę jak Ornitomim. Ruszam się jak wielki jaszczur z płetwami pod wodą. Ciekawe, czy jakiś wielki jaszczur z płetwami naprawdę mieszka w wodzie. Jaszczur z płetwami? Mama wie! Mamo! Znasz wielkiego jaszczura z płetwami, który mieszka w wodzie? Nie spodziewałam się tego pytania, ale pomyślę. Cóż, są krokodyle, ale one nie mają płetw. A ichtiozaur nie jest jaszczurem. Ale wiem, kto zna odpowiedzi na wszystkie wasze pytania. Pan konduktor! Możemy go spytać? Chyba powinniśmy. A gdzie znajdziemy konduktora? W dinopociągu! No to w drogę! Tak! Bileciki do kontroli! Panie konduktorze! Tak, bratku, mój bratku! Zna pan jaszczury, które mieszkają w wodzie? Momencik, bratku. Jaszczur, który mieszka w wodzie. To ciekawe. O, znam jedno wspaniałe stworzenie zwane mozozaurem. Spójrzmy na niego. Mozozaur jest wielką wodną jaszczurką. Dorosły osobnik osiąga 15 metrów długości i waży 15 ton. Patrzcie, mozozaur ma wielką głowę i mocne szczęki. No, nie mówiąc już o długim ogonie i potężnych płetwach. Przypomina mi trochę krokodyla. Ale to bardzo duży dinozaur. Właściwie, gwiazdko, mozozaur wcale nie jest dinozaurem. To wielka jaszczurka i całkiem zaradny drapieżnik. Jak mozozaur się rusza? Pływa wijąc całym ciałem? O tak? Nie zupełnie, Zamie. Mozozaur pływa utrzymując ciało nieruchomo, machając jednocześnie płetwami. Porusza się tak do przodu bardzo, bardzo szybko. Szybko, wiedziałam. Wiecie co? Moglibyśmy go zobaczyć. Chcecie odwiedzić mozozaura? Naszą dino łodzią podwodną? Naszą dino łodzią podwodną? Tak! Jak możemy zakazać wycieczki łodzią podwodną? Do naszej dino łodzi podwodnej! Juhu! Juhu! O tak! Tunel czasu! Tunel czasu przed nami! I ten zabierze nas pod morze! Podwodna czeka! Super! Tak! Cała naprzód! Zanurzamy się w głąb kredowego oceanu! Mam nadzieję, że dzisiaj popłyniemy naprawdę bardzo głęboko. Tak! Ja też! Jak dla mnie, to możemy zostać blisko powierzchni. Nie bój się, gwiazdko. Gdziekolwiek byśmy popłynęli, będziemy bezpieczni. I razem. Dzięki. Na pewno musimy płynąć głęboko, żeby znaleźć tego mozozaura. Jest wielki, więc może sobie pływać, gdzie chce. Pewnie zanurza się bardzo głęboko. Może aż na samo dno oceanu. Tak, na pewno szuka tam pożywienia. Myślę, że nie popłyniemy aż na dno oceanu. Co to? Znowu przepłynęło. Widziałem płetwy. Witaj. Jesteś mozozaurem? Tak, jestem. Jestem Mania Mozozaur. A ja mała Pteranodon. A to moja siostra Gwiazdka i moi bracia, bratek i Sam i nasi rodzice. Cześć, Maniu! Miło mi was poznać. Co to jest ta rzecz? To dino łódź podwodna.
może nas zabrać do każdego oceanu. I ma kapitana, pana konduktora. A więc to jest łódź podwodna. Słyszałam o niej, ale nie widziałam. A my słyszeliśmy o mozozaurze, ale go nie widzieliśmy do teraz, Maniu. To nie do wiary, jak ty szybko potrafisz pływać. To jest właśnie wspaniałe w mozozaurach. Możemy pływać bardzo szybko. Tak, masz wielkie płetwy. Maniu, pokażesz nam swoje zęby? Jasne, zobacz tylko. Ojć, chyba was nie wystraszyłam. Lubię się chwalić moimi kłami. Tak mój tata nazywa zęby. Powinien tu być lada chwila. Bratek też ma niezłe kły. Są do jedzenia mięsa. Serio? Pokaż mi je, bratku. Dobra, oto są moje kły. Najlepsze zęby dinozaura, jakie widziałam. Chcesz zobaczyć zęby pteranodona? Tak. Niespodzianka! Nie mamy zębów! Pewnie z takimi zębami możesz łapać ryby w całym oceanie. Zwłaszcza tam w głębi. Wiesz, nie będę teraz płynęła tam głęboko, ale może tak popłynę bardzo szybko? Właśnie tu! Dobra! Ej! Jak szybko płynie wasza łódź? Bardzo szybko! Ej, ścigamy się! Maniu, ścigajmy się w głąb oceanu i z powrotem tutaj. Co? Co? Wiesz, a może pościgamy stąd do powierzchni? Bo wiecie, ja czekam na tatę. Czy ktoś czeka na tatę? Tatuś! To jest rodzina pteranodonów i konduktor z dino łodzi podwodnej. Siemacie wszyscy, Marian Mozozaur. Całkiem niezły sprzęt tu macie. O, ale fajne kły. Nie wiedziałem, że podwodne jaszczury mają takie wielkie zęby. W sumie to nawet nie wiedziałem aż do dziś, że istnieją podwodne jaszczury. Tak, to my. Panie mozozaurze, zauważyłem, że rusza się pan tak, jak mówił konduktor. Ciało ma pan nieruchome i macha pan płetwami, by płynąć. Mamy na to nazwę. Nazywamy to ruchem mozozaura. O, może ja też mogę wykonać ruch mozozaura? A? Wiecie? Może pościgamy się teraz. Co wy na to? We współzawodnictwie nie ma nic złego, powiem wam. Mamo? Ojcowie? Pewnie. Ale muszę was ostrzec, ja i Mania jesteśmy szybcy. Ale łódź podwodna też bardzo szybko pływa. To znaczy, że mamy zawody. Ścigamy się do tamtej falującej rośliny. Dobra, na miejsca. Gotowi, start. Szybciej, szybciej. Dalej, dalej. Płyn. Świetny wyścig, Maniu. Wasza łódź jest szybka, ale my częściej trenujemy pływanie pod wodą. Maniu, skoro już jesteśmy dość głęboko, pokaż, jak głęboko pływasz. Raz, dwa, trzy, start! Stać! Wracajcie na powierzchnię! Muszę wam coś powiedzieć! Powinnam powiedzieć, my mozozaury lubimy pływać blisko powierzchni wody. Serio? Myślałam, że uwielbiacie pływać blisko dna oceanu. Nie, wolimy być tutaj. Wreszcie powiedziałam. Bałam się płynąć jeszcze głębiej, wiecie, tu przy powierzchni możemy znaleźć każde pożywienie. Jak ryby, kalmary, amonity. Nie jesteśmy zwierzętami głębinowymi. Musimy wypływać, by oddychać. Potem znowu tu wracamy. Lubię tutaj być, bo widać powierzchnię wody. No i słońce. Trochę się boję tych wielkich głębin. Czuję dokładnie to samo, Maniu. Tam na dnie jest okropnie nieswojo i bardzo dziwnie. No właśnie. Poza tym, serio, wszystkie smaczne ryby są tutaj. Cieszę się, że nam powiedziałaś, Maniu. Wiesz co? Nasza rodzina, no ale bez bratka. Wszyscy nurkujemy, łowiąc ryby spod powierzchni wody. Co ty? Serio? Możemy zobaczyć, jak pteranodony nurkują po ryby? Mogę wam pokazać.
A my możemy zobaczyć, jak wy łowicie ryby? Ale fajnie, to będzie frajda oraz nauka. Pewnie będzie też bardzo smacznie. Frajda, nauka i smacznie? Do dzieła! Wynurzamy się! Pokażmy im! Ła? Widzę rybę! 3, 2, 1... Pteranodon! Ale super pteranodony! Teraz wy, rodzino mozozaurów! 3, 2, 1... Brawo! Super! Bardzo ładnie, siostro z powierzchni! Złapmy więcej ryb! Bardzo mi przykro, że psuję zabawę, ale pora już wracać do podwodnej stacji. Dinopociąg musi się trzymać rozkładu. Cieszę się, że cię poznałam. Ja też, Gwiazdko. Do widzenia wam wszystkim. Pa, Maju, pa, Marianie. Na razie. Bardzo ładne kły. Ej, pokażcie nam ten ruch mozozaura. Płetwy w ruch. Witajcie, jestem dr Scott, paleontolog. Podczas ery dinozaurów, kiedy wielcy mięsożercy jak tyranozaur polowali na lądzie, w oceanach pływały równie ogromne drapieżniki. Jednym z największych był mozozaur. Mozozaur był olbrzymi, miał wielką głowę, wielkie zęby, ogromne, potężne płetwy i długi ogon. Największe mozozaury miały ponad 15 metrów i ważyły 15 ton. Były większe od tyranozaura. Mozozaur był gadem drapieżnym, ale nie był dinozaurem. Nie, należał do tej samej grupy gadów, co jaszczurki. Właściwie najbliżsi krewni mozozaura żyjący do dzisiaj to wielkie jaszczury jak waran z Komodo. Widać, że mają wiele wspólnego, na przykład bardzo duże głowy z mnóstwem ostrych zębów oraz długi, mocny ogon. Jednak mozozaur miał płetwy zamiast nóg i prawdopodobnie nie mógł wychodzić z wody. Zamiast tego był doskonałym pływakiem i wielkim myśliwym, żywiącym się rybami, kalmarami i zwierzętami w muszlach jak amonity. Czy to nie niesamowite, że miliony lat temu gady żyjące w oceanach były większe od większości dinozaurów zasiedlających ląd? A teraz zapraszam na kolejne odkrycia dinozaurów. Witajcie, to ja, wasz konduktor. Dzisiaj dzieci pteranodonów pierwszy raz zostaną z opiekunką i spróbują zgadnąć, jakim jedzeniem się odżywia. Więc wsiadajcie wraz ze mną do dino pociągu. Koła w ruch! Wieczorna randka. Dalej mała, dalej samie. Nie upuśćcie. Już prawie koniec. Jeszcze trochę. Nie upuść orzecha. Bardzo ładnie, dzieci. Jest remis. Tak! Dzięki, mamo! Dziś nasza rocznica. Dziękuję, kochanie. Jesteś najlepszym mężem na świecie. Pomożesz mi opowiedzieć o naszych planach? Dzisiaj? Mamy plany? Bardzo śmieszne. Chodźcie tutaj. Chcemy wam powiedzieć coś wspaniałego. No, wiecie, że dziś jest nasza rocznica? Świętujemy dzień, w którym się spotkaliśmy wiele lat temu. Gratulujemy! Więc, by to uczcić, stanie się dzisiaj coś wyjątkowego. Przyjęcie? No, donowie? Z muzyką, tańcami i jedzeniem? I z muszelkami dla każdego? Jeszcze lepiej. Będziecie mieli opiekunkę. Co nie, że ekstra? Co wy na to, moja drużyno? Dobra, będzie fajnie, rodzice. Bawcie się dobrze. Zaraz! Nigdy nie mieliśmy opiekunki. No wiem, dlatego znalazłam najlepszą, najbardziej odpowiedzialną i bardzo polecaną opiekunkę. Już nie jesteśmy mali. Dajcie jej szansę, kochani. Ej, mamo, powiedz mi, gdzie znalazłaś
znalazłaś opiekunkę? Jak ma na imię? Da nam jeść? A jak ktoś się zrani? Uspokójcie się, dzieci. Nikt z was się nie zrani i dostaniecie jeść. Nie podejrzewam, żeby komuś coś się stało, ale bardzo chciałabym, żebyście jej słuchali i robili, co każe. Opiekunka musi dbać o wasze bezpieczeństwo, a wy powinniście się jej pokazać z jak najlepszej strony, dobrze? Tak! O, już idzie Klaudia. Dzień dobry, proszę państwa. Cześć, dzieci. Jestem Klaudia. Cześć. Dobrze, jemy dziś kolację w dino pociągu, więc wrócimy całkiem niedługo. Nie śpieszcie się, będzie dobrze. To ich pierwszy raz z opiekunką, ale wiem, że będziecie się dobrze bawili. Jestem Bratek. Jakiego jesteś gatunku? A jak ci się wydaje? Trzy palce u stóp, ostre pazury u rąk i dużo piór. Sądzę, że jesteś hirostenotem. O, świetnie, bratku, naprawdę znasz się na dinozaurach. Dobra, teraz ja zgadnę. Zaraz. Gwiazdka? Mała? Sam. Pięknie. Klaudio, masz jakieś doświadczenie zawodowe? O tak, pilnowałam tryka triceratopsa, arka argentynozaura, dzieci owiraptorów oraz Soni i Szymka stegozaurów. Graliśmy w najwolniejszego berka na świecie. Widzicie, zostawiamy was w dobrych rękach. Będzie dobrze, będzie wspaniale. Nie musicie się bać. Pa, niedługo wrócimy. Dobra, to co robimy? Samie, co robisz? Nie wyjdę, dopóki opiekunka nie pójdzie. Szkoda, przegapisz zabawę. No, to ja idę do dzieciaków lambeozaurów. Nie tym razem, mała. Dzisiaj wszyscy zostają obok gniazda. Mama pozwala nam odwiedzać sąsiadów. No dobra, to ja narysuję portret Klaudii. Mała, to nie jest zbyt miłe. Hej, mała, a gdzie grzebień? O, Klaudio, masz ostre pazury. Mama, nieba zgrałaby po rysunku małej. Świetny refleks, Klaudio. Widzę, że łapiesz dziobem jedzenie. Podoba ci się? Tak. Patrz. Je orzechy? Mama w życiu by tego nie zrobiła. Klaudia je orzechy. Czy jest mięsożercą? Czy roślinożercą? Czy wszystkożercą, który je wszystko? Nie wiem, ale jakby mnie ktoś szukał, to kupię dołki. Może to wy mi powiecie. Spróbujcie zgadnąć, czym się odżywiam. Koła w ruch! Wieczorny pociąg randkowy. Och, jak romantycznie, kochanie. Tak, bardzo ładnie. Pamiętam naszą pierwszą randkę. A ty? Tak, byliśmy w tej zatoczce, którą tak lubisz, a potem chyba jedliśmy rybę. O! Kto wtedy przypuszczał, że będziemy mieli czwórkę pięknych dzieci? Tak, a tak a propos, ciekawe jak się mają. Dzieci? Na pewno wspaniale się bawią z Klaudią. Tak, ja też tak uważam. Nie ma się czym niepokoić. Witam w wieczornym pociągu randkowym. Proszę zerknąć na nasze specjalne, romantyczne menu. No, wie pan, to nie będzie konieczne. Nie zostaniemy tu zbyt długo. O, chętnie zobaczymy menu, panie konduktorze. Które danie jest najszybsze? Kochanie, uspokój się. Dzisiaj jest nasz specjalny wieczór. W gnieździe wszystko jest w porządku. Pycha! Może Klaudia jest roślinożerna? Ej, chcecie iść na plażę? Tak! Samie, wyjdź! Pójdziemy wszyscy na plażę. Proszę, powiedz opiekunce, że pójdę z tobą. Jasne. Jak tu jest ślicznie. Ha, spójrz, jak wielki staw lśni o zachodzie słońca. Tak, staw jest bardzo fajny, ale z dziećmi. Brak mi ich. Danie specjalne. Grzyby z ryby, nie na niby. Smacznego. Dziękuję. Niebiańsko pachnie. Przypomina mi to nurkowanie we wodzie z dziećmi. Jedz rybę, kochanie. Mała ma rymowanki. O rybach. To miłe, że tęsknisz za dziećmi, ale dzisiejszy wieczór jest nasz. Tak, nasz. przepyszne. Chodźmy. Kotku, nasz. Dzieci na pewno bawią się świetnie z Klaudią.
Co ta opiekunka robi? Pteranodona z piasku. Tada! To jest pteranopiach. Powiedz, żeby zrobiła większe skrzydła. Dobrze. I jak teraz? O, prawda, że ładnie by było. Klejnoty, kocham je. Możemy pomóc? Pewnie. O, to małż, mięso. Może Klaudia jest mięsożerna jak my. Wiedziałem, Klaudia je mięso. Jest mięsożerna. Ale wcześniej jadła liście. I patrz, je wodorosty. I co, na pewno jestem mięsożerna? Dobrze, chyba wiem jaka jesteś. Jesteś? Zaczekaj, ja chcę zgadnąć. Tak, ja też. Wszystko jest takie dobre. Nawet woda jest smaczna. Mała i Gwiazdka lubią wodę. Poczuj tę wieczorną bryzę. Powietrze jest takie ciepłe. Bratek i Sam oddychają. Kotku, odpręż się. To nasza randka. Cieszmy się nią. Masz rację. O, dobrze. Już się odprężam. Posłuchaj ich. Więc dla was ten wieczór jest dziś. Przy świetle świec wszystko się lśni. Mama dziś promienieje, tata wciąż się śmieje, a teraz uroczy refren. Wieczorek randkowy jest tu. Dwoje pasażerów pozostało już. Biedny tata był nerwowy. Teraz już nie. Pańskie zdrowie. Bo wieczorek randkowy jest tu. O, to było wspaniałe. Tak, cudowne. A wiesz, komu by się też podobało? Dzieciom. Kotku. Fuj, je robale. Co ty? Ja też jem robale. Wiele zwierząt jada owady. Zwą się owadożerne. Widzieliśmy, jak je orzechy, liście, małże, owady. To w ogóle nie ma sensu. Pamiętajcie, że jadła też wodorosty. Jej, ale świetnie kopiesz. Oj, odezwałem się do niej. Bratku, powiedz jej, że wykopała najlepszy dołek świata. Sam mówi, że wykopałaś najlepszy dołek świata. Samie, porozmawiaj z Klaudią. No idź, spróbuj. Klaudio, jesz mięso i rośliny i owady. Czy jesteś wszystko... Wszystko żerna! Świetnie, Samie. Macie rację. Jestem wszystko żerna. Wszystkożerne zwierzę je różny pokarm. Mięso, owady, rośliny. No pewnie! Wiesz, w sumie to dobrze się bawiłem. Wybacz nerwowość. Brakowało mi naszych dzieci. A, kochanie, mnie tak samo. Wracajmy, już późno się robi. Tak, lećmy. Dzięki za wszystko, pa! O, pewnie strasznie za nami tęsknią. Tak, może cały czas płakały. A potem biegliśmy i uciekliśmy przed wulkanem. I mama dała nam liście, ryby, mięso, orzechy. To była uczta. O, ale super! Dzięki, Klaudio! Klaudio, przepraszam, że na początku się nie odzywałem. Byliśmy trochę wredni. Też przepraszamy. Dzieci, to my! O, cześć, tato. Widzisz to? Niepotrzebnie się przejmowałaś. Tato, może jutro wieczorem... Chcecie iść na rodzinną kolację? O, oczywiście! Właściwie to myślałam, że ty i mama możecie iść na drugą randkę. Tak, a Klaudia przyjdzie do nas. Kiedy tylko chcecie, dzieci. Z chęcią was popilnuję. Na serio. Pa, rodzino pteranodonów. Do zobaczenia. Pa, Klaudio. Witajcie, jestem dr Scott, paleontolog. A to jest Hirostenot. Był to upierzony dinozaur z bezzębnym dziobem, kościanym grzebieniem i pazurami. Paleontolodzy sądzą, że Hirostenot był wszystkożerny, to znaczy, że jadł rośliny i zwierzęta. Inny dinozaur, który mógł być wszystkożerny, to troodon, jak pan konduktor. Dziś żyje wiele wszystkożernych stworzeń, sami pewnie niektóre znacie.
Wrony, niedźwiedzie, wiewiórki i świnie są wszystkożerne. Innym wszystkożercą, którego znacie, to... Hej, zaraz, moment, to ja! No, jestem wszystkożerny, podobnie jak wy! Tak, my ludzie też jesteśmy wszystkożerni. Jemy owoce i warzywa, wołowinę, kurczaki i ryby. Pamiętajcie o zbilansowanej diecie zawierającej owoce i warzywa. Wtedy będziecie silni i zdrowi. Dobra, wszystkożercy, a teraz idźcie na dwór i odkrywajcie przyrodę na własną rękę. Uwielbiamy granie! Jak w koła w ruch! Chcecie grać z nami? W sieci? Wejdźcie na pbskids.org. Tam zawsze jest w co grać! Jest mnóstwo informacji o różnych rodzajach dinozaurów! Wejdź na pbskids.org.